5000 lat temu praojciec Chińczyków Shennong, późniejszy cesarz Yangtze, dostrzegł w liściach zielonego krzewu przyszłość własną i żyjących wzdłuż rzeki Yangtze podległych mu plemion. Ten film to opowieść o fenomenie cywilizacji, piątym chińskim wynalazku. To dzieje państwa i ludzi, którzy nierozerwalnie związali swój los z liśćmi zielonego krzewu. To historia, która ma swój początek i nie ma końca. Zdjęcia. Scenariusz i reżyseria. Chiny. Kolebka herbaty. Miasto Yiyang, świątynia buddystów Guangfa, południowo-wschodnie Chiny. Każda kropla deszczu, każdy krok przynoszą czysty powiew wiatru. Jeśli istnieje coś w drodze Han, co może przynieść korzyść światu, zarówno teraz, jak i w przyszłości, to ponowne odkrycie natury człowieka. Klasztor Guangfa. Miejsce spokoju we własnej naturze. Najstarszy w Yiyang. 1400 lat historii. Świątynia Guangfa, miejsce modlitwy, medytacji i degustacji herbaty. Buddyzm i herbata są nierozłączne. Degustowanie herbaty jest pewnym stanem umysłu. Picie herbaty oczyszcza bowiem umysł i pozwala osiągnąć wyższy jego stan. Dlatego każdy buddyjski klasztor przechowuje sporo herbat. Pijąc herbatę uspokajamy się i oczyszczamy umysł. Różnorodne herbaty, które pijemy, są także odzwierciedleniem różnych stanów naszego umysłu. To jest pewien proces w drodze do oświecenia. To jest herbata pur. Część pur, którą nasz klasztor przechowuje.
pochodzi z prowincji Yunnan. Rocznik 97 i 98. Dwie partie. Dosyć stare zasoby. To też jest herbata z Yunnan. W 2011 roku dostaliśmy ją od Han Wangzi, króla herbaty. To również pór. Zrobiona jest według receptury wytwarzania ciemnej herbaty z Anhua. Jakość bardzo dobra. Mistrzowie Zen nauczali. W sztuce herbaty człowiek czci nie tylko człowieka, lecz również naturę, która jest w istocie tym samym, co człowiek. Mistrz Ming Yen, absolwent Akademii Finansów, były księgowy korporacji zajmującej się wydobyciem ropy naftowej, zrozumiał tę zasadę 20 lat temu. Już nasi pramistrzowie potwierdzili związek herbaty z buddyzmem. Podczas jej picia odkryli właściwości herbaty i jej wpływ na stan umysłu. Dlatego dzisiaj wielu miłośników herbaty przychodzi do klasztorów. Ludzie pijąc, degustując i rozmawiając o herbacie, odkrywają siebie. Zen i herbata są połączone. Są jednością. Picie herbaty w klasztorze jest połączone z medytacją. I tym się różni od picia poza nim, że w połączeniu z modlitwą pozwala człowiekowi osiągnąć wyższy stan umysłu. Kai Liang Chen, jeden z najbardziej cenionych współczesnych malarzy chińskich. Jeśli satysfakcja nie pochodzi wyłącznie z materialnego dobrobytu, ale jest także estetycznym docenieniem życia, to twórczość tego artysty wpisuje się w harmonijną jedność człowieka i natury. Wystawy obrazów Chena spotkały się z uznaniem koneserów sztuki w ponad 20 krajach. Lata zwątpień, filozoficznych dociekań, odejść i powrotów zaowocowały stylem, który jest bliski ludziom ceniącym przyrodę, poszukującym własnego rozwoju i sensu życia w naturze. Ten główny artysta UNESCO i wiceprzewodniczący Światowego Stowarzyszenia Artystów jest nie tylko praktykującym buddystą, lecz przede wszystkim propagatorem kultury herbaty. Dla Chena sztuka herbaty jest estetycznym wyrazem buddyzmu Zen. Ową jednością człowieka i natury, zielonym kiełkiem, który wyłania się z pustki. W malarstwie i poezji artysty motyw ten jest nader często obecny. Rozpuszczonym śniegiem zaleję herbatę, pod gwiazdami będę ją degustować. Osmentus podniesie wino, a piękny zapach uniesie się pod księżycem. Według chińskiego powiedzenia, każda rodzina potrzebuje 7 rzeczy. Opału, ryżu, oleju, soli, sosu sojowego, octu i herbaty. Herbata jest katalizatorem w kontaktach międzyludzkich. W spotkaniach rodzinnych, przyjacielskich czy też biznesowych herbata obecna jest zawsze. Można nie poczęstować gości jedzeniem, ale nie można nie częstować herbatą. Dla Chińczyków jest wielką niegrzecznością
brak poczęstunku herbatą. Herbaty, które ja piję, są bezpośrednio z fabryki. Specjalnie robione dla mnie. Mam swoje dolegliwości. Problemy żołądkowe, niskie ciśnienie. Naturalnie mogą je pić wszyscy, niezależnie od wieku. Ale są to herbaty, które mają pewne właściwości. Pobudzające. Po północy, kiedy czuję zmęczenie, wystarczy filiżanka herbaty, żebym poczuł siłę. Często zdarza się, że po wypiciu pewnych herbat człowiek ma trudności z zaśnięciem. Moja herbata zrobiona jest jednak z uwzględnieniem mojego wieku, a zbliżam się do 70. Ten obraz, który namalowałem, przedstawia dwa białe konie. Do tej pory nikt nie malował konia od tyłu. Istnieje pewna trudność, żeby pokazać ich siłę i grację. Obok napisałem wiersz. Biegną, podnosząc kopyta. Pozostawiają za sobą jedynie kurz. Ku jakiemu celowi biegną? Jedynie chcą spotkać znawcę, który się na nich pozna. Tak naprawdę to jest opis mojego życia. Całe bowiem życie pędzę jak te konie bez celu. Chyba urodziłem się w niewłaściwym czasie. Przy piciu herbaty i spokojnej muzyce pojawiają się obrazy konia. Według buddyzmu zysk i strata to są dwa stany umysłu. Postępuję zgodnie z zaleceniami Buddy. Pokój, świat, wolność. Człowiek łączy się z przyrodą. I w tej naturze jest niezależny i swobodny. Wielu cesarzy chińskich lubiło konie. Luyen, powiat Yanling, południowo-wschodnie Chiny. Miejsce spoczynku praojca narodu chińskiego. Mówiono o nim władca ognia, płomienny cesarz. W źródłach historycznych zapisano cesarz Yendi, ale zawsze był i pozostał wielkim Shennongiem. Nauczył ludzi orać ziemię, pić wodę i strzelać z łuku. To w czasach jego rządów pojawiły się materiały włókiennicze i ubrania oraz porcelana. To on zorganizował pierwszy bazar i postawił pierwszy dom. A nade wszystko wynalazł herbatę. Znajdujemy się w głównym holu grobowca, który jest miejscem spoczynku naszego starożytnego cesarza Yendi, zwanego także Shennongiem. Według legend historia tego miejsca ma już ponad 5000 lat. Z zapisów historycznych pochodzących z okresu dynastii Xi Han, czyli zachodni Han, wynika, że grobowiec istniał już w 5 roku okresu Hangaozu, czyli w roku 202 przed naszą erą. W czasach starożytnych wokół miejsca pochówku cesarza Yendi zaczęto budować miasto. Początkowo budowana gmina nazywała się Chaling, co oznaczało grobowiec herbaty. Z biegiem czasu nazwę zmieniono na Yanling. W okresie dynastii Tang następował systematyczny rozwój miasta. W roku 967, w czasach dynastii Sung, cesarz Sung Taizu zdecydował się odwiedzić wszystkie stare grobowce w okolicy miasta i ostatecznie podczas tej inspekcji potwierdził miejsce pochówku cesarza Yendi. Zdecydował się także zbudować w tym miejscu okazałą świątynię. Okresem największego rozkwitu świątyni były czasy panowania dynastii Ming i Qing. Od tysiącleci wody rzeki Yangtze wyznaczają rytm życia ludzi. Plemiona prymitywnych rolników, zwane potocznie Shennongami, koczowały wzdłuż tej rzeki już 8000 lat temu. Przez wieki rozproszone, niezorganizowane, borykające się z wieloma zagrożeniami, oczekiwały, aż pojawi się boski rolnik. I wreszcie nadszedł wielki boski Shennong.
prekursor cywilizacji rzeki Yangtze. Ich wódz, wizjoner i pełen współczucia dla poddanych, późniejszy cesarz Yen Di. Scalając plemiona w jeden organizm, stworzył podwaliny państwowości chińskiej. Shennong był przywódcą jednego z plemion. To boski rolnik. Bardzo ciekawa postać. Pełna ekspresji, a zarazem empatii. Chcąc chronić swoich współplemieńców przed zgubnym wpływem spożywanych przez nich trujących roślin, zdecydował się działanie tych roślin testować na własnym organizmie. Jeśli próba wypadła pozytywnie, a wódz nie odczuwał skutków ubocznych degustacji, poddani mogli je spożywać. Według legendy, Shennong miał przeźroczysty brzuch. Zatem wszyscy wokół niego mogli obserwować, jakie rośliny zjadał. Pewnego dnia usiadł pod małym drzewkiem i zerwał z gałęzi parę liści, które oczywiście zjadł. W brzuchu wodza wszystko zaczęło wirować, a on sam poczuł się doskonale. Poinformował o tym wszystkich współplemieńców, a roślinę nazwał cha, herbata. Legenda miesza się z faktami, ale rzeki płynące u stóp grobowca Yen Di przez pokolenia niosą wieść, że Shennong był wielkim wodzem i wynalazcą. Cesarzem moralności, bóstwem i człowiekiem. W pamiętnikach historii autorstwa Sima Qian boski rolnik jawi się także jako twórca medycyny ziołowej w starożytnych Chinach. Wielkość dokonań cesarza napawa dumą każdego Chińczyka. Naukowiec Chao Wencheng dziejami herbaty i życiem Yen Di zajmuje się od lat, podkreślając zasługi cesarza dla rozwoju kultury herbaty. Herbata pochodzi z Chin. Jest ona uznawana przez Chińczyków za piąty wielki wynalazek Chin. Pierwszą osobą, która odkryła, spróbowała i potwierdziła jej właściwości jako rośliny do spożycia i leczenia, był Shennong, czyli cesarz Yen Di. Miejscem odkrycia herbaty była miejscowość Cheling w prowincji Hunan. Lu Yu, chiński pisarz i poeta, żyjący w okresie dynastii Tang, jest pierwszą osobą, która już w VIII wieku opisała w księdze herbaty, Cheling, zalety, właściwości, rodzaje i sposoby przyrządzania herbaty. Zarówno Shennong, jak i Lu Yu uznawani są za herbacianych mędrców. Shennong, jak głosi legenda, zmarł w dramatycznych okolicznościach. Zatruł się rośliną o żółtych kwiatach. Po pierwszych objawach choroby nie zdążył wypić swojej ulubionej herbaty, która miała być antidotum na truciznę. Dziś w Zhuzhou, u stóp pomnika wynalazcy herbaty, potomkowie Shennonga łączą się w tańcu z wielkim cesarzem. A on, jak zwykł to czynić przed wiekami, spogląda na swoich pobratyńców z uczuciem i sympatią. Po śmierci Yen Di herbata wkracza w życie Chińczyków. W VI wieku przed naszą erą twórca taoizmu, Lao Tzu, pisze księgę Drogi i Cnoty i uznaje herbatę za składnik eliksiru życia. Kult herbaty wzrasta. Żyjący w latach 738-804 naszej ery chiński filozof i poeta Lu Yu pisze epokowe dzieło Cha Ying, Księga Herbaty, i zyskuje przydomek Mędrca Herbaty. Księga Herbaty, rozdział 6, dotyczy picia herbaty. Wszelkie istoty na ziemi, latające ptaki, chodzące zwierzęta i mówiący ludzie potrzebują jeść i pić.
A pić można trzy płyny. Wodę, alkohol i herbatę. Woda gasi pragnienie. Alkohol łagodzi smutek. A herbata orzeźwia i regeneruje siłę. W historii rozwoju kultury herbaty woda od tysiącleci stanowiła ważny element. Wijące się wśród pól i miasteczek rzeki były zaczątkiem budowy herbacianych szlaków. Tych niewielkich, lokalnych i tych ciągnących się przez terytoria wielu ówczesnych krajów. Obok brzegów rzek toczyło się codzienne życie, a wśród leków zapisywanych mieszkańcom na receptę pojawiła się herbata. W II i III wieku naszej ery zaczęły powstawać pierwsze regularne uprawy herbaty. A ludzie coraz bardziej wiązali swój los z liśćmi zielonego krzewu. W czasach dynastii Tang i Sung Chiny osiągają apogeum rozkwitu kulturalnego i gospodarczego. Obok szlaku jedwabnego kwitną inne szlaki herbaciane. Most Sixian w okręgu Anhua jest pozostałością jednej z handlowych dróg. To tutaj rozpoczął się szlak, który nurtem rzeki wiódł do jeziora Tuntinghu. Położone na nizinie Chianghańskiej, liczące prawie 4000 km2 powierzchni jezioro, było ważnym punktem dystrybucji herbaty. Zawijające do portu barki z herbatą z Anhua, kupcy wnikliwie oceniali, aby następnie towar przewozić dalej, niekoniecznie już drogą wodną. Ożywiony handel sprzyjał rozwojowi miasta Yeyang, a znajdująca się w sąsiedztwie portu twierdza do dziś urzeka budowlami i symbiozą z naturą. W moim przekonaniu najlepszym dla herbaty w minionych wiekach był okres dynastii Tang, a zwłaszcza żyjącego w latach 685-762 naszej ery, cesarza Li Longji. Herbata zawitała wówczas do każdego mieszkańca. Powszechnie dostępne były sklepy, w których bez problemu można było kupić herbatę. To wówczas rozpowszechniło się powiedzenie, że niezależnie od tego, czy jesteś buddystą, konfucjonistą czy taoistą, jak masz trochę pieniędzy, to zawsze możesz kupić herbatę. Czasy dynastii Sung. Dwór rodziny urzędnika Tien. Pochodził z mniejszości Tujia. Tutaj także degustowano, pito i leczono się herbatą. W latach panowania dynastii północnej Sung zwiększa się ilość i obszar herbacianych pól, a urzędnik Tien aktywnie uczestniczy w kodyfikacji przepisów dotyczących upraw krzewów zielonego liścia. Plantatorzy dostarczają najlepsze gatunki herbaty do cesarskiego pałacu. Kultura herbaty rozkwita i obejmuje dwór urzędnika. W nowo powstających herbacianych pokojach duch dominuje nad ciałem. Ważny jest sposób i proces parzenia, a nie zaspokajanie pragnienia. Historia dworu urzędnika Tien rozpoczyna się w XI wieku naszej ery, kiedy to protoplasta rodu Cheng Man Tien zostaje nauczycielem cesarza Dianzonga, a jego potomkowie zajmują eksponowane stanowiska w państwie. Rozrasta się dwór, miejsce zamieszkania rodziny urzędnika. Ma 100 pokoi i 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. W herbacianych pokojach dworu roztarte liście zalewa się gorącą wodą. A obowiązujący dotąd rytuał gotowania herbaty z dodatkiem soli odchodzi w zapomnienie. Na dworze urzędnika pojawiają się nowe kształty ceramicznych naczyń.
miasto Anhua, prowincja Hunan. Plac Rzymski w Anhua, finał ogólnochińskiego współzawodnictwa parzenia herbaty. Po upadku Sung, cesarze kolejnych dynastii niezbyt łaskawym okiem spoglądali na sztukę herbaty. Dla wielu była zbyt dekadencka. Zwyczaj przetrwał, ale pogubił swoje duchowe wartości. Siła tradycji jest jednak potężna, a historia zatacza koło, przywołując duchy herbacianych przodków z dynastii Tang i Sung, epok rozkwitu sztuki herbaty. W tej sztuce liczy się gest, spojrzenie, symbioza z naturą. Ale najważniejsza wydaje się być pogoda ducha. Ostatnie 30 lat w Chinach to okres wspaniałego powrotu sztuki herbaty. I choć wrześniowa noc 2013 roku, noc finału parzenia herbaty w Anhua, miewała wątki sportowej rywalizacji, to duchy przodków wspomagały uczestników tej imprezy. Anhua, kraina ludzi ciemnej herbaty, rolników, przedsiębiorców, handlowców. W położonym nad rzeką Jijiang regionie 80% ludzi zajmujących się uprawą i produkcją herbat nosi nazwisko Chen. Do tej grupy należy również rodzina, której przewodzi 68-letni przedsiębiorca Xiao Feng Chen. Podczas końcowego okresu dynastii Qing władza w Chinach była bardzo nieudolna i skorumpowana. Życie zwykłych ludzi było niezmiernie trudne. Często musieli wyjeżdżać ze swoich domów, z regionów, w których mieszkali, żeby szukać pracy, aby przetrwać głód. Północni Chińczycy wyjeżdżali w stronę Mandżurii, a ci z południa wyjeżdżali w kierunku państw południowej Azji. Mieszkańcy Anhua natomiast nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy, ponieważ mieli i mają ciemną herbatę i to ona utrzymuje rodzinę. Więc mówi się i słusznie, że to ciemna herbata pomogła mieszkańcom Anhua przetrwać trudny okres. Rodzina Chen uprawą i produkcją herbaty zajmuje się od 7 pokoleń. Saga rodu pełna jest dramatów, ale także wzniosłych wydarzeń związanych z życiem w otoczeniu herbacianych pól. Xiao Feng Chen w herbacianym biznesie pierwsze kroki stawiał jako rolnik na plantacji. Po kilku latach już na własny rachunek zajął się handlem herbatą. A po uzbieraniu niewielkiego kapitału założył firmę. Były to lata 80. i początek otwarcia się Chin na świat.
Hasło "bogaćcie się" skierowane przez władze do społeczeństwa w przypadku Xiao Fengchena nabrało praktycznego wymiaru. Mając wsparcie żony, Xiang Hua tworzy sprawnie prosperujące przedsiębiorstwo. Przechodzi wzorcową drogę od zera do milionera. Żyje jednak skromnie. Firma Chena zatrudnia dziś ponad 100 osób. Doradcą firmy jest Min Lian Ke, a główną księgową synowa doradcy, ale jej podstawowym filarem jest córka, Xiao Mei Chen. W dzieciństwie, kiedy byłam bardzo mała, a pamiętam to dobrze, ojciec nieustannie był zajęty pracą. Poświęcał niewiele czasu mnie i rodzinie. Rano budziłam się, ojca nie ma. Zasypiałam, ojciec wracał dopiero z pracy. Nie narzekałam. Mama była przy mnie, choć wychowywała bardzo ostro. Xiao Mei Chen, absolwentka wyższej szkoły handlowej, niedawno odziedziczyła po ojcu firmę. Dzisiaj ojciec jest w domu, a jej nie ma. Biznes ma swoje prawa. Marka przedsiębiorstwa Chen znana jest w Chinach. Zakład posiada licencję na produkcję kilku rodzajów herbaty, lecz do historii przejdzie zapewne jako producent pochodni olimpijskich na igrzyska w Pekinie. Pochodni wykonanych z herbaty. Igrzyska minęły, ale firma Xiao Fengchena i jego córki Mei trwa i rozwija się. Walczy z przeciwnościami losu i własnymi słabościami. Herbaciana historia Anhua już wiele lat temu zaintrygowała ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nieopodal siedziby zakładu rodziny Chen znajduje się przedsiębiorstwo China Tea Hunan Anhua, obiekt zainteresowań UNESCO. To najstarsza, pracująca nadal w państwie środka, fabryka herbaty. Producent słynnej Cian Liang i herbacianych kostek szczęścia. Jej początki sięgają roku 1902. A lata pracy fabryki są odzwierciedleniem gospodarczej drogi rozwoju Chin. Wielu ludzi przepracowało tutaj ponad 50 lat. Wśród nich są były dyrektor Gong Qinlin oraz zastępca dyrektora Bo Yanchen. Na początku był Xiang Chen Mao. Zajmował się produkcją czarnej i ciemnej herbaty. Potem pojawił się Bao Dixing. Też zajmował się produkcją ciemnej herbaty. Następnie był Bao Dijin. To dzisiejsza fabryka numer 9. Wong Bin Hong tam pracował. Wong Bin Hong wynalazł sito o kształcie tuby. Jest ono zrobione z drewna. Na górze jest założone metalowe sito. Siatka metalowa o długości 2 metrów. Najpierw wsypuje się herbatę, a później kręci się i wałkuje. Fabryka słynie z metody wytwarzania ciemnej herbaty o nazwie Cian Liang Cha. Sama technika udeptywania herbaty, Cai Ci, została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako unikatowa wartość kulturowa i objęta ochroną. Proces wytwarzania herbaty Cia Liang obejmuje wiele etapów. Między innymi gotowanie na parze w specjalnym kociołku w temperaturze 100 stopni Celsjusza przez 6 minut. Wsypywanie do bambusowego cylindra, naciskanie, skręcanie, ubijanie, suszenie. Przy czym sam proces techniki udeptywania dzieli się aż na 23 etapy. I jest zbyt skomplikowany, żeby można było go zmechanizować. Opakowanie ciemnej herbaty ma długość 1,5 metra. Jego średnica liczy 0,2 metra,
a waga wynosi 36,25 kg, czyli 1000 liangów według starej chińskiej miary. Dlatego też mówi się o niej jako herbacie 1000 liangów, Qian Liang. Jej cechą charakterystyczną jest również i to, że zarówno pakowanie, jak i produkcja odbywają się w jednym czasie. Qian Liang można przechowywać nawet 100 lat. Stąd zwykło się określać herbatę jako antyk do degustacji i picia. Im starsza, tym lepsza. Pić tę herbatę to jakby człowiek pił historię starego wieku, twierdzą koneserzy. Zgodnie z buddyjską księgą, herbata oddycha na świeżym powietrzu minimum przez 49 dni. W fabryce ten etap procesu został wydłużony. Suszy się herbatę przez 2 miesiące, żeby maksymalnie obniżyć poziom wilgoci. Wtedy antyk nadaje się do pierwszej degustacji, kolejna może za 70 lat. Cegła Fu, zwana potocznie kostką szczęścia, to również wizytówka ponad stuletniej fabryki. Proces wyrobu herbaty jest zmechanizowany, aczkolwiek i w tej technice ludzkie ręce są nieodzowne. Po wyekspediowaniu do spichlerza i opisaniu poszczególnych partii produkcji, jakość herbaty podlega ocenie. Jedną z metod weryfikacji jakości jest zapach herbaty. Pracownicy dokonujący oceny to wytrawni znawcy herbaty. Absolwenci wyższych uczelni, mający nie tylko wiedzę na temat herbaty, lecz także obdarzeni wyjątkowymi zdolnościami węchowymi. O jakości herbaty decyduje również jej zawartość, zwłaszcza bakterie Trichocomacea. Po przełamaniu kostki widać ich złotą barwę. Amerykańskie, koreańskie i japońskie instytuty badawcze potwierdzają ich pozytywny wpływ na jakość herbaty i organizmy degustatorów. Skoro test zapachu wypadł pomyślnie, herbata wędruje na sklepowe półki i do herbaciarni. Liczba tych ostatnich corocznie wzrasta w imponującym tempie. Zmienia się wystrój herbaciarni i wachlarz oferowanych do degustacji herbat. Zapach to istotne kryterium oceny jakości, lecz nie jedyne. Równie ważny jest smak herbaty. Próbowanie herbaty i ocena smaku to także istotny element kultury herbaty. 30 km na wschód od Changshi, stolicy prowincji Hunan, znajduje się zakład Hunan Denfu. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji ekskluzywnych herbat. Wiele herbat robi się tutaj ręcznie, łącząc kiełki w różnorodne formy i pozwalając im rozkwitnąć w herbacianym naczyniu. Wśród odbiorców jesiennego kochanka, bogini w lotosie czy kwitnącej perły są degustatorzy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Hunan Denfu dysponuje jedną z największych i najlepszych próbowalni herbaty w Chinach. Zanim usta wydadzą decyzję, niezbędny jest jednak rytuał parzenia herbaty. Finalnym etapem procesu będzie próbowanie smaku. Temperatura parzenia herbaty waha się od 95 do 100 stopni Celsjusza. Naczynia są ocieplane, a stół z rzeźbionymi korzeniami drzewa symbolizuje łączność z naturą, która jest częścią kultury herbaty. Herbata jako napój gasi pragnienie. Mówimy wówczas, że pijemy herbatę. Jednak gdy rozmawiamy o aspektach kultury herbacianej i siadamy wokół stołu do ceremonii parzenia herbaty, to wówczas mówimy o degustacji i jej próbowaniu. Picie to nie próbowanie. Pijesz, jak masz pragnienie. Próbujesz, poznajesz smaki. Urok herbaty jest urzekający. Z małego kiełka powstaje orientalne piękno, któremu przygląda się 8 nieśmiertelnych. Piękno herbaty docenia Ye Hua Sun. Ta emerytowana general manager w jednej z największych firm świata, grupy Kofco, to jedna z najbardziej wpływowych i opiniotwórczych kobiet w branży. Herbata to jej życie i pasja.
Na czym polega kultura herbaty? Popularnie mówiąc, po pierwsze, to technologia przetwórstwa herbaty. Po drugie, to próbowanie herbaty. Po trzecie, okoliczności i klimat picia herbaty. W Chinach bardzo wielu biznesmenów, jak i przeciętnych konsumentów, interesuje się wieloma aspektami związanymi z kulturą herbaty. Ludzie pragną osiągnąć wysoki stopień uduchowienia, podnieść stopę kultury, chcą samodoskonalić się. Spoglądając oczami na kolor herbaty, próbując ustami smak herbaty, wąchając jej pyszny zapach, słuchając rozchodzących się fal herbaty, trzymając rękoma naczynie z herbatą, pragną zdobyć uczucie uduchowienia. Herbata poprawia nastrój, zwalnia od zewnętrznego nacisku świata. To szczególnie istotne jest w dzisiejszym świecie, kiedy wszyscy czujemy się napięci i zdenerwowani. Picie herbaty daje zatem możliwość podniesienia poziomu globalnej kultury życiowej. Ponadto picie herbaty sprzyja poprawie stanu zdrowia i umacnia organizm człowieka. W Chinach w wielu szkołach wyższych, akademiach rolniczych i handlowych funkcjonują wydziały herbaty. Studenci przez 4 lata na tych wydziałach zgłębiają precyzyjnie wiedzę o herbacie. Niemniej po studiach trzeba wiele lat praktykować, aby zostać mistrzem herbaty. Powrót kultury herbaty w Chinach sprawia, że jedną z dróg budowania kariery zawodowej są specjalistyczne studia i praca w tym segmencie gospodarki. Prestiż herbacianych zawodów znów zaczyna być porównywalny do estymy, jaką ta profesja cieszyła się w zamierzchłych czasach dynastii Tang i Sung. Młodzi Chińczycy chętnie studiują wiedzę o herbacie, ponieważ zdobyte wykształcenie oznacza w przyszłości dobre zarobki i ciekawą pracę, w tym także i liczne podróże. Trudno się zatem dziwić, że asystentka dyrektora generalnego KOFCO, a jednocześnie dyrektor generalna odpowiedzialna za rozwój sektora w 75-milionowej prowincji Hunan Xiongjia, systematycznie dziękuje Buddzie za trafny wybór zawodu. Dla wielu ludzi praca w branży jest przeżyciem duchowym, a możliwość przygotowania i przeprowadzenia codziennego ceremoniału parzenia herbaty powoduje, iż są spełnieni zawodowo i prywatnie. Praca w sektorze herbaty stwarza także możliwości poznania nowych przyjaciół, niejednokrotnie na całe życie. Dzięki herbacie poznałam wielu przyjaciół, lekarzy. Oni uważają, że herbata jest ważnym składnikiem w medycynie chińskiej. Często rozmawiają ze mną o kwestii wpływu herbaty na stan zdrowia i długość życia. Sama uważam, że rzeczywiście picie herbaty pomaga w obniżeniu ciśnienia, poziomu cholesterolu i odchudzaniu. Przy herbacie z przyjaciółmi rozmawiam często, w tym także i o sprawach zawodowych. Jest takie stare chińskie powiedzenie, że przez herbatę poznajesz przyjaciół. Dlatego mam nadzieję, że herbata będzie pomostem poznawania przyjaciół z różnych stron świata. Profesor Yun Hu Huang jest lustrzanym odbiciem wszelkich pozytywów, które przypisywane są liściom zielonego krzewu. Herbata jako lek znana była nie tylko w czasach Shennonga i pierwszych dynastii, ale jest nim także i dzisiaj. 100 par rocznie wyleczonych z niepłodności przy zastosowaniu kuracji z herbaty i ziół to najkrótsza wizytówka udokumentowanych osiągnięć profesora. Nasza rodzina od 8 pokoleń zajmuje się medycyną chińską. Moim pierwszym nauczycielem był ojciec. U niego rozpocząłem naukę w wieku 13 lat. Mówię oczywiście o podstawach medycyny. Obecnie mam 61 lat, a więc niedługo minie 50 lat, odkąd zajmuję się medycyną chińską. Nasza specjalizacja to ginekologia i pediatria. Leczymy niepłodność kobiet i mężczyzn. Główna metoda leczenia oparta jest na ziołolecznictwie z wykorzystaniem ziół chińskich. Profesor Huang przypomina, że medycyna chińska jest podstawą i prekursorką medycyny klasycznej.
Sam przez wiele lat był dyrektorem szpitala miejskiego w milionowym Zhuzhou. Odkąd 6000 lat temu w księgach historycznych pojawił się znak chiński, swoją historię rozpoczęła także medycyna chińska. W prowincji Hunan, w grobowcu króla Ma, sprzed 2000 lat, znaleziono igły do akupunktury i aktualną do dziś receptę. Profesor i jego syn dr Ye Huang korzystają z dobrodziejstw akupunktury w leczeniu pacjentów. Syn specjalizuje się w leczeniu chorób dróg moczowych i mikrooperacjach chirurgicznych w obrębie kręgosłupa i szyi. O ziołolecznictwie ma dobrą opinię. Co się tyczy chińskiej kultury herbaty, to sięga ona pradawnych czasów. Obecnie w Chinach bardzo dużo ludzi pije herbatę. Herbata ma bowiem dobre właściwości, zwłaszcza w zwalczaniu wysokiego poziomu cholesterolu oraz wysokiego ciśnienia. Właściwości prewencyjne i zdrowotne. Z innych cech chcę zwrócić uwagę na właściwości przeciwbólowe. Herbata zawiera składniki, które rozszerzają naczynia krwionośne. Obniża też poziom cukru w organizmie człowieka. Jednym z podstawowych badań w medycynie chińskiej jest badanie pulsu. To pierwsza wskazówka do diagnozy i oceny stanu zdrowia człowieka. W swojej praktyce lekarskiej profesor Huang szczególną uwagę poświęca leczeniu narkomanów, podkreślając, że zarówno akupunktura, jak i leczenie herbatą odgrywają istotną rolę w sferze psychicznej pacjenta. Herbata według tradycyjnej medycyny chińskiej jest, mówiąc nieco w przenośni, lekarstwem na 10 tysięcy chorób. Jeśli chodzi o Chińczyków, nasi przodkowie traktowali ją jako zioło i podczas spożywania odkryli jej właściwości lecznicze, zdrowotne. Później herbata rozpowszechniła się jako napój. Herbaty w uproszczeniu można podzielić na dwa rodzaje. Fermentowane i niefermentowane. Zielona herbata jest niefermentowana. Jeśli chodzi o właściwości zielonej herbaty, to są one pobudzające. Ponadto zielona herbata obniża poziom tłuszczu i odchudza. Natomiast czarna i ciemna oraz ulung obniżają cholesterol, ciśnienie krwi, poziom cukru i udrażniają naczynia krwionośne. Mają również właściwości kosmetyczne i oczywiście odchudzające. Szanghaj, 24-milionowa metropolia, położona w delcie rzeki Yangtze. Centrum chińskiego biznesu. Siedziba banków, organizacji gospodarczych i międzynarodowych koncernów. Szanghaj to trzeci co do wielkości port świata oraz miejsce funkcjonowania tysięcy sklepów, restauracji i herbaciarni. Sztuka herbaty jest obecna i widoczna, ale to nie Szanghaj jest dominującym ośrodkiem biznesu i kultury herbaty. To miano przypada Changshi, stolicy prowincji Hunan. 8-milionowe miasto ma ducha herbaty. Tworzą je ludzie, instytucje, herbaciane pola i klimat. Ten ulotny, nasiąknięty historią zielonego krzewu i ten podzwrotnikowy, sprzyjający uprawom na obrzeżach miasta. Changsha, stolica prowincji Hunan.
Hunan jest prowincją rolniczą. Pola herbaciane w prowincji zajmują powierzchnię 1 700 000 mu. Produkcja herbaty wynosi 410 000 ton. Co się tyczy eksportu herbaty z prowincji, to wynosi on 45 000 ton, a jego wartość to 100 milionów dolarów. Wartość całej produkcji herbaty w prowincji szacuje się na kwotę 45 miliardów jenów. Przy uprawie, produkcji i przetwórstwie herbaty zatrudnienie waha się od 8 do 10 milionów ludzi. Dlatego herbata jest ważną gałęzią gospodarki prowincji Hunan. W całej prowincji, mając na uwadze podział administracyjny, mamy 122 miasto-gminy, w tym 97 z nich ma uprawy herbaciane. W ostatnich latach kultura herbaty w prowincji Hunan dynamicznie rozwija się. Jest prawie tyle samo herbaciarni, co oddziałów banków. Czyli są wszędzie. Uważam, że kultura herbaciana wspiera przemysł herbaciany. Herbaty pochodzące z Hunan, czyli zielona, czarna, ciemna i specjalna, są dosyć znane. Zwłaszcza te bloki szczęścia lub kostki szczęścia. Trafiają do Mongolii, Tybetu, Ujgurów, tam gdzie jest baranina. Całkowita powierzchnia upraw herbaty w Chinach wynosi 2 200 000 hektarów. 82% produkcji przeznacza się na potrzeby własne. To bardzo dużo. Wśród przedsiębiorców są jednak i tacy, którzy rozwijają dynamicznie eksport herbaty. Jednym z nich jest 50-letni właściciel i szef przedsiębiorstwa Hunan Xiangfeng Tea Industry, Yu Tang. Jeszcze przed 1996 rokiem był stolarzem. Obecnie zaliczany jest do czołówki menedżerów prowincji Hunan. Głównym naszym celem jest zrównoważenie rynku wewnętrznego i międzynarodowego. Jesteśmy na pierwszym miejscu w prowincji Hunan, jeśli chodzi o dynamikę eksportu. W zeszłym roku ten przyrost eksportu wyniósł 400% w porównaniu do roku poprzedniego. Wykorzystujemy własny potencjał i przewagę surowcową. W następnych latach chcemy rozwijać nasze rynki w Stanach Zjednoczonych, w Europie, na Bliskim Wschodzie, Rosji i Uzbekistanie. Głównym elementem, dzięki któremu zawdzięczamy wzrost naszego eksportu, jest standaryzacja produkcji. W międzynarodowej wymianie handlowej herbata jest ważnym, ale nie strategicznym działem gospodarki chińskiej. Niemniej eksport herbaty przyniósł Chinom w 2012 roku 1 420 000 dolarów dochodu. Chiny w eksporcie herbaty od lat zajmują pierwsze miejsce, wyprzedzając Sri Lankę, Indie i Kenię. Podobnie jest, jeśli chodzi o produkcję i spożycie herbaty. W tym segmencie Chiny wyprzedzają Indie, Kenię i Sri Lankę. Główne kierunki eksportu to Północna Afryka, Unia Europejska, Rosja, Ameryka Północna. Z danych statystycznych Ministerstwa Handlu rządu chińskiego wynika, że w Chinach ponad 80 milionów ludzi w 2012 roku zajmowało się herbatą. Są to m.in. rolnicy, robotnicy w przedsiębiorstwach przetwórczych, pracownicy sklepów. Globalna produkcja herbaty w państwie w roku 2012 wyniosła 1 760 000 ton. W tym herbaty zielonej 1 180 000 ton, ulung 210 000, ciemnej 176 000, czarnej 176 000 ton. Reszta produkcji to biała herbata, jaśminowa i żółta herbata. W 2012 roku spożycie herbaty w Chinach wyniosło 1 300 000 ton. Na eksport wysłano 310 tysięcy. Reszta jest magazynowana. Główni odbiorcy chińskiej herbaty to Maroko, Rosja, USA, Wielka Brytania, Pakistan. Camellia sinensis,
herbata chińska. Od 5000 lat liście zielonego krzewu wyznaczają rytm życia mieszkańców państwa środka. Rytm ich ciał i rytm ducha. Zgodnie z chińskim powiedzeniem, może nam zabraknąć ryżu na jeden dzień, lecz nie może nam zabraknąć herbaty. Scenariusz i reżyseria. Zdjęcia. Montaż. Opracowanie dźwiękowe. Muzyka. Czytał Ireneusz Zał.